która nie ogląda takich rzeczy, bo się tak nie interesuje kosmetykami, bo jest normalna, nie jak my. Cześć kochani i kochane, witam Was serdecznie, zapraszam do nowego hola zakupowego. Dzisiaj będą tylko i wyłącznie zakupy kosmetyczne, głównie kolorówka, troszeczkę pielęgnacji, ale głównie kolorówka zdecydowanie. I będą to kosmetyki, które kupiłam będąc w Polsce albo w drodze Polski. Będzie coś z wolnocówki, ale większość rzeczy to są kosmetyki z Rossmana i Zdrowia Natura. Większe rzeczy, jakieś 90% to są kosmetyki polskie. Nie będzie się Inglota, bo w Inglocie zrobiłam tak dużo zniszczeń. Stwierdziłam, że Inglot będzie po prostu osobnym holem i zakupy z Inglota będą za tydzień, tak myślę, żeby nie było, wiecie, za dużo holi koło siebie. Także dzisiaj lecimy z kosmetyczkami, zakupy kosmetyczne z Polski, zapraszam! Myślę, jak o tym mówić i stwierdziłam, że chyba będę mówiła chronologicznie. Także oczywiście wyprawę do Polski zaczęłam od odwiedzenia sklepy Wolnocłowej. Strefa Wolnocłowa to jest, jak lecicie na przykład samolotem, albo pewnie płyniecie statkiem, ale jak lecicie samolotem, to na lotnisku już po przejściu odprawy i tak dalej, gdzie sprawdzą Wasze bagaże podręczne i w ogóle, to zawsze są zazwyczaj na większości lotnisk, takich odrobinę większych przynajmniej, są różne sklepy Wolnocłowe, dlatego tak się nazywa, że nie płacimy cła, czyli po prostu nie płacimy zazwyczaj podatku. Także rzeczy kosmetyczne i nie tylko kosmetyczne zazwyczaj, a właściwie powinny zawsze być tańsze niż takie rzeczy kupowane w sklepach, przynajmniej bez żadnych promocji. Dlatego też warto tam kupować rzeczy, na które promocji nie ma albo są bardzo rzadko, typu kosmetyki Chanel, bo na przykład na kosmetyki Chanel promocje są bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Czasami perfumy, różne okulary przeciwsłoneczne i tak dalej. Ja zakupiłam, rzucę na taśmę, bo nie miałam takiego planu, podkład L'Oreal True Match. On tam kosztował chyba około 6 funtów. Ja kupiłam odcień D3D, czyli 3W, Golden Beige. Te odcienie, które mają albo D, albo W w nazwie, one są właśnie bardziej żółte, złotawe. Dlatego, tak jak mówię, wzięłam zupełnie w ciemno, bo stwierdziłam, że nie testowałam tej nowej formuły z tą nową pompką. Starą formułę kiedyś bardzo, bardzo lubiłam, bardzo często używałam, ale nie miałam go od lat. Kolor ten jest jednak za ciemny dla mnie. Nosiłam go, ale do wysokiego golfu, tak żeby nie było widać, tak żeby nie było po prostu widać, jak ciemniejsza jest moja twarz od reszty ciała. Jest ok, muszę zrobić jego głębszą recenzję, bardzo ładnie na pewno rozświetla, krycie nie za mocne, no tak widocznie różni się od starej formuły, o tak powiedziałabym, ale wiele z Was mnie właśnie prosiło, żebym zrobiła test tej nowej formuły, więc z pewnością test pojawi się w najbliższych miesiącach, bo jak zaraz zobaczycie, podkładów mam raz, dwa, trzy, cztery podkłady, oprócz tego jeszcze zakupiłam, także testów podkładów będzie w najbliższym czasie dużo. Dajcie znać, co myślicie o tej formule i jak się ma do formuły starej, bo jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Potem też na strefie wolnocłowej szarpnęłam się na coś, na co patrzyłam już od dawna i nie wiedziałam, czy się szarpnąć, czy się nie szarpnąć, czyli kosmetyk od Toma Forda. Z definicji kosmetyk od Toma Forda jest drogi, więc rzecz ta też by była droga. Jest to szminka z tej serii takich normalnych, błyszczących pomadek. Jak widzicie, że tutaj trochę zjadłam, bo używam jej non-stop. Powiem Wam, że nie jest jakoś mega wydajna. Bardzo jest taka kremowa, a ja mam może kolor od początku Pink Dusk 07, ale jest to taki kolor, że nawet jak mam ją, nie wiem, na snapie czy coś takiego, to zostaje pełno zapytań, co mam na ustach, bo ten kolor jest tak ładny, to jest taki przepiękny, bardzo, no to jest to, co mam teraz na ustach, taki przepiękny, bardzo naturalny odcień nudziakowy, taki niby żaden, ale na ustach robi mi jakąś taką magię, wygląda naprawdę przepięknie. Szminka jest bardzo nawilżająca na ustach, chociaż przy minus 35 stopniach Celsjusza, i to nie jest przesada w Polsce, jednak była za mało, dawała jakby nawilżenie i ochronę moim ustom, więc musiał być przerąbany jakiś balsam ciężki. Także w Polsce nie używałam, ale już tutaj przyjechałam z powrotem do Londynu, to użyłam jej bardzo często. Trzyma się dosyć fajnie na ustach i nawet kiedy schodzi, to schodzi w sposób taki naturalny, nie zostawia takiej białej obręczy w środku ust, czego ja absolutnie nienawidzę, nie pozostawia takich jakby obrzydliwych, jasnych śladów, co szminki nude bardzo, bardzo często robią, wygląda to po prostu jakbyś miał jakieś niedojedzone jedzenie na ustach, nie cierpię tego. Opakowanie to jest czysty luksus, jest po prostu takie ciężkie, wyważone, jest czarno, nie wiem, czy to jest bardzo ciemny brąz czy czerń, a i ze złotymi takimi obramowaniami, tu jest Tom Ford oczywiście od góry. Normalnie też tutaj, gdzie używamy szminki, jest takie wygrawerowane TF od Tom Ford, ale ja już po prostu zjechałam. One ponoć mają krótką datę ważności pod tym względem, że
Bardzo szybko zaczynałam śmierdzieć, ale ja już czuję, że ja ją zużyję bardzo, niestety szybko. Była droga, ale była tańsza niż normalnie, bo tak jak mówię, tam się odlicza cło. Także wspaniały, wspaniały produkt, którym jestem absolutnie zachwycona. Potem, mając chwilę, że tak powiem, wpadłam do Rossmana. Rossman to był chyba akurat w Galerii Krakowskiej, tak, w Krakowie. Były bardzo miłe pani ekspedientki, które mi tam doradzały, zakupiłam kilka fajnych rzeczy. Zaczęłam oczywiście od podkładów, bo wiele, no bo ja i podkłady to jakby mus. Muszę oglądać podkłady. Pierwszy podkład, który wzięłam, to był Bielenda Makeup Academy Fluid Matujący, naturalny. Kosztował jakieś 10-11 zł. Czekajcie, bo tu mam chyba paragon. Bielenda, podkład. 11,99, przepraszam, 11,99. Kupiłam go, bo wiele z Was mi go polecało tutaj w komentarzach. I co ciekawe, w odcieniu 01 to była ostatnia sztuka. Ja jak patrzę na niego pod światło, to ja widzę, że on tutaj jest w połowie, więc obawiam się, że dostał użyty jako tester w sklepie, no ale był ostatni, żywcem ostatni, kosztował 12 zł, stwierdziłam, że przeżyję. Oczywiście zrobię jego test, użyłam go może raz, ale tak jak mówię, temperatura w Polsce, jak byłam, to było minus 20, minus 30 stopni, więc podkład matujący to jakby nie była ta rzecz, której pragnęła moja skóra, więc dam Wam znać co i jak, ale zbiera od Was jakby bardzo fajne recenzje. To jest podkład na bazie wody, dobre krycie, ma mieć długotrwały mat i naturalny efekt. Zobaczymy. Potem jeszcze trzy podkłady tylko i te podkłady to już kupiłam tak w sumie z poleceń tych pań, właśnie ekspedientek w tym Rossmanie, które tak mówię, były bardzo miłe. Każdego z nich użyłam tylko raz. Są dosyć podobne w swoich formułach. Każdy z nich daje jakieś takie fajne uczucie nawilżenia i każdy z nich ma to dosyć przyjemny, jasny, żółtawy kolor, ale test każdego z tych podkładów też będzie osobno. Dajcie mi znać, które podkłady interesują Was najbardziej, to tymi się zajmiemy po kolei. Teraz jeszcze może cenami polecimy. Bo o dziwo zatrzymałam paragon, czego nigdy nie robię. Podkład z Liren był najdroższy, 35 zł. Podkład z AA 27 zł. I drugi podkład z Bielendy 18 zł. Czyli Bielenda o dziwo najtańsza, 18 zł. Podkład liftingujący, naturalny w kolorze 1. Podkład z AA. On tak 27 zł. New Sensitive Foundation, też mam w jakimś najjaśniejszym 01 kolorze cream. I podkład właśnie z Liren, najdroższy. Nie miałam pojęcia, że Liren jest tak stosunkowo droga. 35 Perfect One Foundation, to jest podkład niby dostosowuje się do koloru cery. Kolor 100 Ivory, ten właśnie mi polecały bardzo panie w Rossmanie. One są wszystkie fajne, bo wszystkie mają pompeczki, także są wygodne w użytkowaniu. Niestety wszystkie są w szklanych opakowaniach, także były dosyć ciężkie w moim bagażu, ale zmieściły się do bagażu podręcznego. Także dajcie mi znać, który mam dać jakby do testów jako pierwszy, bo jestem bardzo ciekawa waszych opinii i waszych preferencji, co was interesuje po prostu. Także to było to. Potem co jeszcze wzięłam w Rossmanie? Był dr Irena Eris. To jest taka marka, do której ja mam jakąś taką sympatię, ale co od nich wezmę, to mi się nie sprawdza. Mam szminkę, która mi się nie sprawdza i mam taki rozświetlacz w tubce, który jest kompletnie koszmarny, ma strasznie duże drobiny, takie błyszczące, chamskie, brokatowe, więc jest no, no, no. Na promocji była też kredka, bo stwierdziłam, że nie będę tych rzeczy kupować bez promocji, skoro w ogóle mi się nie sprawdzają. Kredka była na przecenie i kosztowała, 30 zł i 40 groszy, a w oryginale kosztuje około 60 zł. To jest kredka, czyli cień w kremie tak naprawdę. Ona jest tutaj wykręcana. Jest jej tyle, dużo, niedużo, no nie za dużo, nie jest to Maybelline Color Tattoo. A z drugiej strony jest gąbeczka, która jest naprawdę taka bardzo, bardzo sztywna. To jest kredka w kolorze 02, była ostatnią też kredką i był jeszcze kolor 01, nie było strasznie dużego wyboru niestety. Odcień, to jest takie złotko, używałam go może raz, nie zrobiło na mnie zbyt wielkiego wrażenia po raz kolejny niestety, bo nie jest to ani jakiś mega blask, ani pigmentacja nie jest za ciekawa. Gąbka jest strasznie twarda, także jeżeli chciałam sobie nią tutaj coś wyblendować, to miałam, nie, po prostu jak papier ścienny na moją powiekę ta gąbka działa, naprawdę nie jest za fajna. Tak mówię, na pierwsze użycie, dopóki mnie naprawdę ta kredka nie urwała, nie wiem, za 60 zł to spodziewam się czegoś, jeżeli mówimy o polskich kosmetykach, naprawdę fajniejszego, nie wiem, użyłam jej raz. Póki co polecam bardziej Maybelline Color Tattoo, ale będę ją testować, na pewno gdzieś tam w piątce tygodni o niej wspomnę, ewentualnie trafi do ulubieńców albo do bubli, bo na pewno takie drogie produkty będę testować, no bo szkoda na to kasy, jeżeli nie jest fajne, ale jeżeli jest fajne, to fajnie wiedzieć, że jest fajne. O, wiecie o co chodzi? No, nie wiem, dajcie znać, co o niej myślicie.
Ja tak pół na pół, pół na pół. Dobra, co tam jeszcze w tym? A to jeszcze mam zakupy z Biedry, co ciekawe. Co jeszcze miałam z tego Rossmana? To był Rosek i to był Rosek. I jeszcze to był Rosek. Dobra, z Roska jeszcze tak. Pytałam się Was, jaką kupić maskarę tuż do rzęs i wszystkie, chyba dostałam 50 tysięcy snapów mówiącą lovely żółtą. Ale nie udało mi się je zdobyć, bo jak wysłałam Wam tego snapa, to już byłam po zakupach w Rossmanie i potem już nie miałam okazji być w Rossmanie. Także jakoś wzięłam, nie wiem czemu, chyba ktoś mi ją też polecał, Eveline Magnetic Look Ultra Volume Mascara. I to jest no taka zielona maskara, która ma dosyć taką dziwną szczoteczkę, bo szczoteczka jest silikonowa i jest taka trochę maczugowata. Na końcu jest taka szersza niż na początku. Użyłam jej też może z raz, bardzo fajnie rozczesała rzęsy, były naprawdę przepięknie rozczesane. Nie zauważyłam jakiegoś mega pogrubienia, ale wiecie jak to bywa z maskarami, czasami trzeba im dać troszeczkę czasu, żeby ta formuła trochę stężała, jakby zrobiła takie bardziej gęsta i żeby ta wydajność była na 100%. Także dam jej jeszcze odrobinę czasu. Na razie nie mówię nie, bo jakoś nie obsypała mi się pod oczami, nie zrobiła mi pandy. Bardzo ładnie wyczesała rzęsy. Być może musi stężyć właśnie, żeby była zrobić taka bardziej gęsta i żeby ta objętość taka bardziej była in your face. Ale produkt ten na pewno nie był produktem za drogim, bo kosztował on ten produkt mnie, gadam póki nie znajdę ceny, Eveline, 15 zł. Jest okej, okay, jest okej. Okay. I jeszcze kupiłam serum z Bielendy. Serum, które bardzo właśnie wiele osób mi polecało. I to jest Bielenda Super Power Mezo Serum 10% kwas migdałowy. Aha, aktywne serum korygujące. Cera z niedoskonałościami na dzień i na noc. Kwas migdałowy to jest jeden z tych kwasów, który jest jakby najbardziej bezpieczny, bo możemy go używać też w lecie. Cera po używaniu jakby kwasu migdałowego nie robi się jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo wrażliwa na słońce, chociaż i tak jakby budzi. Jakby było słońce, albo jakbym go używała na dzień, to używałabym na to filtra słonecznego. Na szczęście, nieszczęście, pogoda jest taka, jak jest za oknem cały czas, właściwie w Londynie, także nie ma problemu. Można go używać na dzień, na noc, on ma redukować błyszczenie skóry, rozjaśniać przebarwienie, dodać blask i korekcję robić jakości skóry, cokolwiek to znaczy. Ja kwasów używam regularnie, jestem zwolenniczką kwasów, bardzo je lubię. To jest taki po prostu peeling dla mnie chemiczny, stłuszczenie martwych komórek i też pobudzenie mojej skóry do działania, bo wiadomo, im jesteśmy starsze, im więcej czasu mija, tym nasza skóra się rozleniwia i coraz wolniej produkuje te nowe komórki, dlatego skóra się robi bardziej poszarzała, dlatego pojawiają się zmarszczki itd., itd., itd. Więc kwasy będę stosować. Dam znać, co i jak z tym, no bo wiadomo, że takiej rzeczy do twarzy trzeba trochę poużywać, żeby w ogóle się na jej temat wypowiadać. I ja mam z tej serii tych serów właśnie z Bielendy chyba jakąś z retinolem czy z czymś takim i bardzo mi się fajnie sprawdza, chociaż nie było jakichś diametralnych, znaczy diametralnej różnicy nie było, jakichś niespektakularnych efektów, chciałam powiedzieć. No, te plasty takie, butelki też jakby nie jestem mega fanką, z pipetką, no nie wiem, pić na wodę pomarańczę, wolałabym pompeczkę. No, ale sprawdzę, na pewno przetestuję, bo bardzo wiele osób mi polecało ten produkt. I w Rosku ostatnią rzeczą był lakier do paznokci, tym to jest to, co mam na paznokciach teraz. I to jest lakier, który Wy mi też polecałyście z tej serii Miss Potty Lasting Color Gel Shine, czyli lakier do paznokci, który ma być 10-dniową trwałość. No nie ma 10-dniowej trwałości, ale nie wiem, czy do niego był jakiś top coat gelowy, bo nie zakupiłam. Na pewno krycie jest bardzo fajne, bardzo ładnie się błyszczy. Ja nie ukrywam, że pomalowałam nie przedwczoraj, ale dużo gotowałam i dużo robiłam z ubraniami, także trochę mi się te końce stały. Niemniej jednak za ten cenę myślę, że lakier jest bardzo fajny i sprawdza mi się lepiej niż Sally Hansen, który pewnie kosztuje 10 razy więcej. Nie Sally Hansen, tylko Essie z tej takiej żelowej serii, która mówiłam, że jest strasznym bublem. Także nie ma co narzekać, a ten lakier kosztował, uwaga, 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 czy ja coś powiem tutaj mądrego? Nie. A, jest 6,99, więc za 6,99 nie ma co narzekać, naprawdę ładny, bardzo przyjemny kolorek. Okłamałam, jeszcze jedną rzecz kupiłam w Rossmanie i to jest firma Lovely Extra Lasting Top Coat, wodoodporny top coat, który chyba na paragonie jest pisany, że to jest błyszczyk. Kosztowało to 10 zł i to stało przy tych szminkach takich matowych w płynie i to jest wodoodporny, nabłyszczający top coat do ust. Zabrzmiało to bardzo intrygująco, pomyślałam, że to właśnie będzie fajna rzecz, żeby nałożyć, jak mam bardzo taką wysuszającą matową szminkę, żeby nałożyć to na usta i być może odjąć im troszeczkę cierpienia, także jestem strasznie ciekawa tego produktu, jeszcze go w ogóle nie używałam, nawet nie swatchowałam. Jest zupełnie bezzapachowy, co jest dziwne. Myślę, że to będzie błyszczyk, który będzie jak lakier do paznokci.
Jest bez zapachu i się błyszczy. Dam Wam znać, ale jestem strasznie ciekawa tego produktu, bo coś całkowicie innego. Teraz tak, droga ja natura, to był tylko rzut na taśmę, miałam tam jakieś 5 minut, także wrzuciłam, a czy zakupiłam parę rzeczy, ale rzeczy, z których jestem mega zadowolona, nie używałam ich jakoś strasznie, strasznie długo, ale no szok, byłam po prostu w szoku. Najpierw szafa My Secret. Tak, coś to się nazywa... Seria jakaś taka, trzech rzeczy wypiekanych. Jest tutaj bronzer, Face and Body Bronzing Powder. Jest tutaj rozświetlacz, Face Illuminator Powder. I jest również puder matujący Face Matte Powder. I teraz tak, co ciekawe, nie ma tutaj podanych składów. Pewnie muszę gdzieś pogooglować, żeby znaleźć składy. Powinnam była to zrobić przed nakręceniem tego filmu, ale sprawdzę to po i dam w opisie. Na tym produkcie, czyli na rozświetlaczu, jest napisane, że głównym składnikiem tutaj jest mika. I w składzie ja osobiście nie widzę talku. Znaczyłoby to, a czy idąc takim logicznym tokiem myślenia, rozumowania, to są rzeczy jakby wypiekane i one są jakby z jednej serii, więc zakładam, że to są rzeczy, które są bez talku, bo na nich, widzicie, tylko na tym jest tutaj skład, a tych dwóch po trzech nie ma składu. Sprawdzę to. Ale jeżeli to jest prawda, to byłaby to rewelacyjna sprawa, bo każda z tych rzeczy kosztowała 16 zł niecałe. Kolory są świetne, jakość jest rewelacyjna, jeżeli jeszcze by nie było talku, to ja po prostu odlot, coś wspaniałego, coś pięknego. Bronzer, który jest przepięknym kolorem do konturowania, niesamowicie unikalny kolor, taki bardzo chłodny, ale z odrobiną czegoś w sobie, naprawdę przeciekawy kolor, tu go prawie w ogóle nie widać u mnie na ręce, nie wiem czemu, ale na twarzy widać go bardzo mocno. Przepiękny kolor do konturowania, który nie sprawi, żeby Cię wyglądało jak brudne, naprawdę coś świetnego. Potem rozświetlacz jest naprawdę bardzo porządnym rozświetlaczem, ma bardzo ładny błysk, który nie jest jakiś chamski, drobinkowy, robi przepiękną taflę, to jest ten rozświetlacz. No, ja byłam absolutnie zachwycona. I puder matujący, który... On ma w sobie kolor, ale on będzie też przepięknie jakby tak rozświetlał te okolice, które chcecie zmatowić i da taki jakby, no taki po prostu naturalny efekt rozświetlenia, takiego jasnego, na przykład jak sobie dacie go tutaj na nos, albo na jakieś takie partie, to on Wam jakby to, no wiecie, w matowy sposób rozświetli twarz, czy jakby będą te okolice potraktowane tym produktem jaśniejsze. O, to próbuję powiedzieć. Ale naprawdę rewelacyjne produkty, używam ich może z dwa razy każdego, ale jestem mega, mega, mega zachwycona i żałuję, że nie mam szaty po prostu My Secret bliżej siebie. Potem jeszcze miałam jakbyś taki szybki rzut na taśmę w szafie Kobo. Były właśnie też bronzery, które wiem, że mi polecałyście, ale powiem Wam, że też to jest My Secret, tak mi zajął uwagę, że już nie szukałam żadnych innych bronzerów. I z Kobo kupiłam dwa cienie, których nie mam. Cień numer 117 i 215. 215 jest niezwykle trwały, intensywny i wyrazisty kolor oraz piękny metaliczny połysk, kolor True Beige. Beige. Czyli taka ładna, beżowa, bardzo... błyszcząca satynka, ale nie chamsko błyszcząca, znowu trochę zimnawa, przepiękny kolor na dzień, już też go używałam, naprawdę bardzo fajny, błyszczący, przemiło się go blenduje, no nie mam po prostu żadnego, nic złego o nim do powiedzenia. Pamiętam, że te cienie z Kobo bardzo lubiły się kruszyć, zwłaszcza jak gdzieś spadły, albo coś się, wiecie, tak ten rozczaskało, to one bardzo lubiły tak pękać i się kruszyć. Te wydaje mi się, że mają taką bardziej maślaną, taką miękką konsystencję. Numer 117 to jest Café Latte, mocno pigmentowany, trwały cień do powiek i to jest rzecz, która jest zupełnie matowa. Znowu bardzo fajny kolor, taka lekka, powiedziałabym, szarość, to jest to. Lekka szarość, taka beżowawa, też bardzo fajna rzecz, jeżeli będziecie chciały sobie zrobić coś typu konturowanie oka. Widzicie, przepiękna pigmentacja, bardzo mocny kolor, no naprawdę świetna sprawa, to będzie bardzo ładne, żeby sobie dać w załamanie, nawet te dwa kolory będą super, bo tutaj macie konturowanie i jakby robienie takiego cienia na oku, a takie odrobinę rozświetlenie, naprawdę bardzo piękne duo, bardzo jestem zadowolona z tych dwóch cieni i każdy z nich kosztował 9,90. I potem też tak chwyciłam po prostu coś z Catrice nowego, czego nie znałam. Preta Lumiere Long Lasting Eyeshadow. I to jest niby długotrwały cień, wyprodukowany we Włoszech. No i powiedzcie, przychodzi w takim opakowanku niby ładnym, tu jest wkład. Ale miałam totalne opatrzczenie, bo potem spojrzałam na paragon i ta rzecz kosztuje, czekajcie, że was nie okłamała, ona kosztuje 18,99. Na miłość boską.
On nie jest taki, wiecie, większy, ale tak, no niby jest tutaj przepiękny, jak się da na palec, ale jak się go tutaj nałoży jakby na skórę, no to jest błysk, ale on też nie ma jakby takiego mega jakiegoś krycia. Nie wiem, używałam go raz, także nie będę po nim jakoś jechać. Wygląda ładnie, wygląda ładnie, zmieniam zdanie, ale jakby użyłam go raz na powiece i nie powalił mnie, nie wiem czego to jest kwestia, aha, bo go użyłam wtedy bez żadnej bazy, więc może dlatego. Będę go testowała dłużej i dam Wam znać, ale jest stosunkowo drogi, 14,99 i wiedziałam, że Catrice ma takie ceny jak Kobo dyszkę, a to prawie dwa razy więcej, to jest cholernie duża różnica według mnie, czy coś według mnie jest, czy ze mną jest coś nie tak, nie wiem. A w sumie kolor ładny, to wygląda już ładnie. Cofam, że nieładny, ładny. I jeszcze zrobiłam zakupy w Biedrze. W Biedrze kupiłam... Tego jeszcze nie używałam, ale żuję. Intensywne nawilżenie i wygładzenie, płatki pod oczy i są ładne i złote. Nie wiem jak działają, ale są ładne. I coś, co mnie zaintrygowało swoją nazwą. Maska siła jadu żmij. Nie wiem, czy powinnam się bać. Taka maska po prostu żelowa, którą po prostu cudownie się naciska i jest taka wspaniale miła w dotykaniu. Także to. I jeszcze w Biedrze, przynajmniej w tej mojej, są kosmetyki Belle między innymi. Także kupiłam matową szminkę. Matowa pomadka w płynie. Matte Liquid Lips. Ja akurat zakupiłam kolor 05. Takie coś bardzo ładnie, bardzo mocno pigmentowane. Ale nie będę kłamać, tej szminki jeszcze nie użyłam, bo jeszcze mi się nie wpasowała w żaden make-up, a jak byłam w Polsce, tak jak mówię, w tym zimnie nie używałam matowych szminek, ale ma taki bardzo intensywny zapach, jak wszystkie kosmetyki Belle, no i kolor dosyć ładnie wygląda na ręce, więc dam Wam znać co i jak. Potem jeszcze kupiłam takie trio z Belle, które mnie zaintrygowało, bo to się nazywa Brow and Eye Set, czyli takie trzy cienie, zestaw do modelowania oczu i brwi. Ten najciemniejszy to jest niby cień do brwi, to jest cień do oczu, do powiek i to też jest cień do powiek, ale podejrzewam, że rzeczy tych można używać wymiennie, nie ma tutaj ich składu podanego. Ciekawe, czy one się czymś różnią, jeżeli idzie skład. To jest ten ciemny kolor, ojej, aż taki zielonawy jest trochę. To jest ten średni, bardzo miękki. I to jest ten jasny. Mają bardzo przyjemne konsystencje, takie bardzo, bardzo miękkie, bardzo delikatne. Także myślę, że możesz tego bardzo przyjemnie używać właśnie do konturowania znowu oka. No nie wiem, jeżeli to się sprawdzi, jeżeli to będzie fajne, to może być moja ulubiona rzecz na świecie, bo ja uwielbiam takie rzeczy wszystko w jednym i żeby nie trzeba było sięgać po jakieś inne ten. Ale ciekawy kolor, zwłaszcza ten do makijażu brwi, aż taki... zielonawy. To chyba nie za dobrze akurat, ale dajemy mu szansę. Ostatnia rzecz, błyszczyk Maybelline. Z tym błyszczykiem jest taka historia. Zawsze jak się widzę z moją najlepszą przyjaciółką, która mieszka w Polsce, od, nie wiem, 3 lat, jak się widzimy, za każdym razem jak się widzę, Boże, co masz takiego ładnego na ustach, co to jest za błyszczyk, czy coś tam. I ona zawsze mówi, za każdym razem, że to jest taki zwykły, chudy błyszczyk z Maybelline. I po 3-4 latach w końcu zobaczyłam ten błyszczyk, o jest, bo nigdzie go nie mogłam jakoś tak znaleźć, albo o nim nie myślałam. I wzięłam, i to jest Maybelline Shine, błyszczyk, który chyba jest, a jest, 120 Pink Shock. Zwykły niby błyszczyk, ale daje prześliczny kolor na ustach. Jest taki jasno-różowy, tak naprawdę baby pink, trochę a la laleczka Barbie, ale wygląda tak bardzo świeżo i dziewczęco. Nie ma takiegoś mega krycia, widzicie, tutaj wygląda dosyć naturalnie. Monika, bo też moja przyjaciółka to Monika, która nie ogląda takich rzeczy, bo się tak nie interesuje kosmetykami, bo jest normalna, nie jak my, to mówi, że ten błyszczyk jest fajny i bardzo długo jakby nie śmierdzi. Znaczy w sensie, że długo jest jakby taki świeży. Wiecie, ja nie lubię tego, pewnie się tutaj wybrudziłam palcem. Ja nie lubię bardzo tego w błyszczykach, że u mnie błyszczyki, nie wiem, ja nienawidzę jak mi zaczynają śmierdzić, błyszczyki się tak szybko zaśmierdują. Ponoć ten tego nie robi, mam nadzieję, że tego nie zrobi, ale już nie muszę pytać Moniki, co ma na ustach po raz 88 i będę tego używać na pewno, już go używałam, jest bardzo przyjemny, taki normalny, zwykły błyszczyk i kosztował chyba 12 zł właśnie w Biedrze. Także to! I to była ostatnia rzecz. Oczywiście mam jeszcze jakieś inne rzeczy, ale to mam mi dosłać ma w paczce, bo są za duże, żeby je wziąć w bagażu podręcznym, bo to wszystko zmieściłam do bagażu akurat podręcznego. Dajcie mi znać, jeżeli używałyście tych rzeczy, jakie są Wasze opinie, co o nich myślicie. No niestety nie mam tak na bieżąco dostępu do polskich kosmetyków, ale powiem Wam, że tym razem się strasznie pozytywnie zaskoczyłam, właśnie zwłaszcza drogerią właśnie tą naturą i te rzeczy z My Secret, kurde, masakra. Gdybym tam miała więcej czasu niż 10 minut, to pewnie bym zbankrutowała w tym sklepie. No, ale te rzeczy, te takie właśnie, te, rewelacyjne, bardzo fajne, bardzo Wam polecam właśnie obadanie sobie tych rzeczy, bo są niedrogie i wydaje mi się, że jakoś jest spoko. Są dosyć twarde, jak to tak, rzeczy wypiekane często są dosyć twarde, ale jeżeli weźmiesz sobie bardziej sztywny pędzel, to nie będzie problemu w ogóle z nakładaniem. No i plus jest taki, że przez to, że nie mają takiej strasznie intensywnej pigmentacji, ten makijaż będzie naturalniejszy, będzie się łatwiej te rzeczy blendować na twarzy. No, super, ja jestem bardzo zachwycona tymi właśnie głównie rzeczami.
Także cóż, bardzo dziękuję ze swojej strony za oglądanie. Zapraszam Was do komentowania, do lajkowania, do udostępniania, jeżeli macie taką ochotę i do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!